Siemanko, z tej strony Sermisiek. Tworzenie postaci w Hogwarts Legacy daje graczom możliwość stworzenia własnego czarodzieja lub wiedźmy po raz pierwszy w tak szczegółowy sposób. Bez wątpienia jest to bardzo ekscytująca propozycja dla każdego fana Harry'ego Pottera i gier RPG. Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o opcjach tworzenia postaci, ceremonii przydziału oraz wyboru i dostosowywaniu swojej wymarzonej różdżki pod siebie, to jesteś we właściwym miejscu. Dodatkowo omówię jeszcze kilka innych mechanik, z którymi na pewno spotkacie się już na początku rozgrywki. Oprócz zaawansowanego kreatora postaci, będziesz mieć również dostęp do rozbudowanych opcji personalizacji, aby ją stylizować i stworzyć taką, dzięki której zwiększysz imersję gry. Narzędzia do tworzenia zapewniają szeroką gamę możliwości do dostosowywania postaci czarodzieja lub czarownicy i zmiany wyglądu, od różnych ustawień po zmianę kształtu twarzy, fryzury i innych bardziej skomplikowanych cech, w tym okularów. Zanim zaczniesz wędrować po korytarzach Hogwartu, będziesz mógł stworzyć wiedźmę lub czarodzieja, którym zawsze chciałeś grać. Po uruchomieniu gry natychmiast zostaniesz poproszony o utworzenie postaci. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, gdy po raz pierwszy wejdziesz do kreatora, jest zestaw początkowych ustawień wstępnych do wyboru, dzięki którym możesz rozpocząć pracę nad swoją postacią z przybliżonym wyobrażeniem o tym, jak będzie wyglądać w odniesieniu do takich rzeczy jak płeć, kolor skóry, wygląd, ustawienie włosów, takie jak długość lub kolor i tym podobne. Po dokonaniu wyboru możesz zmienić kształt twarzy. Do wyboru jest około 15 opcji, a następnie możesz wybrać kolor skóry za pomocą suwaka, co pozwala edytować dokładnie to, co chcesz w celu dalszego zdefiniowania swojego bohatera. Następnie wybierzesz swoją fryzurę i moim zdaniem jest wiele opcji do wyboru, ponieważ znajdziesz krótkie, długie fryzury z falującymi czy kręconymi włosami. Kolejny element pozwoli Ci dostosować cerę, aby nadać swojej postaci więcej szczegółów skóry, takich jak piegi, pieprzyki czy blizny. Następnie mamy kolor oczu i kolor brwi. Ostatnim elementem tworzenia jest głos. Dostępnych jest tylko kilka opcji dla głosów, ale możesz dostosować ich wysokość, aby była wyższa lub niższa. Posiadanie co najmniej 3 lub 4 opcji głosowych byłoby świetne, ale fakt, że możesz dostosować tonację, według mnie daje Ci szerszy wachlarz opcji niż 2 dodatkowe. Na koniec możesz wybrać poziom trudności gry, imię i nazwisko swojego bohatera oraz to, czy będziesz mieszkać w akademikach czarownic czy czarodziejów. W przypadku początkujących graczy, wybór poziomu trudności fabuły umożliwia postęp w grze bez martwienia się o trudność walki i łamigłówki. Ten tryb spowalnia walkę i otrzymujesz mniejsze obrażenia od wrogów. Ponadto łamigłówki nie są zależne od czasu, a minigry będą nieco łatwiejsze podczas wykonywania precyzyjnych ruchów różdżki. Podczas rozgrywki także możesz wpłynąć na wygląd swojej postaci, choć warto zaznaczyć, że nie będziesz miał tak wielu opcji do wyboru, jak na początku. Mowa chociażby o samej budowie twarzy. Możesz natomiast edytować cerę, kolor włosów czy typ włosów. Wystarczy ukończyć pierwszy rozdział fabularny, podczas którego dotrzesz do wioski Hogsmeade i tam odnajdziesz wielu sklepikarzy. Potem możesz dobrowolnie wrócić do tej lokacji i skierować się do budynku oznaczonego na mapie ikoną nożyczek do strzyżenia. W środku znajdziesz fryzjerkę, która zaproponuje Ci jakieś zmiany. Każda taka usługa oczywiście kosztuje pewną ilość pieniędzy. W wiosce Hogsmeade, co ważne, możesz zmienić nie tylko wygląd bohatera, ale także poszczególne elementy garderoby. Kolejnym ważnym wyborem, przed którym staniesz, będzie wybór domu. W Hogwarts Legacy wybór dormitorium znaczy o wiele więcej niż myślisz. Nowi uczniowie będą mieli szansę wybrać preferowany dom podczas ceremonii przydziału na początku gry. I chociaż większość Twoich doświadczeń będzie podobna bez względu na to, jaki dom wybierzesz, jest kilka różnic, które należy wziąć pod uwagę. Inni uczniowie zareagują na Ciebie inaczej, w zależności od tego, czy jesteś gryfonem, ślizgonem, krukonem czy puchonem. Oczywiście będziesz mieć również dostęp do zupełnie innego pokoju wspólnego i sypialni. Jeśli nadal zastanawiasz się, jaki dom wybrać i czym różni się każde dormitorium, to odsyłam Cię do mojego innego materiału, który się teraz wyświetli. Warto również wspomnieć o tym, że niektóre domy otrzymają nawet unikalne misje w trakcie gry. Ponadto nie będzie możliwości zmiany domu swojego bohatera po ceremonii przydziału. Dlatego warto się dobrze zastanowić, zanim wybierzemy swój dom. Jak wiadomo, każdy nowy uczeń Hogwartu potrzebuje różdżki przed rozpoczęciem nauki w Szkole Magii Czarodziejstwa. Różdżki są niezbędnymi narzędziami w serii książek o Harrym Potterze, a gra Hogwarts Legacy nie jest wyjątkiem. Podczas ceremonii różdżki gracze mogą wybierać i dostosowywać swoje różdżki, aby pasowały do stylu i charakteru ich bohatera. Jednakże po dokonaniu wyboru nie da się już tego zmienić, dlatego tutaj również podejmij decyzję rozważnie. W Hogwarts Legacy różdżkę będziesz mógł zmienić, zmieniając jej wygląd, rdzeń, rodzaj drewna, długość i elastyczność. Co więcej, przez cały rok szkolny gracze mogą dowolnie kolekcjonować i dostosowywać rękojeść swojej różdżki. Pierwszą personalizację można wykonać w sklepie Ollivandera podczas odbierania różdżki na początku gry. Przedstawię Wam teraz kategorie, które gracze będą mogli edytować dla swoich własnych różdżek. Będzie to styl różdżki, wybór wyglądu i koloru różdżki, rodzaj drewna, czyli wybór preferowanego drewna, długości i elastyczności, opcje rdzenia różdżki, czyli wybór między rdzeniem z włókna smoczego serca, włosa jednorożca lub pióra Feniksa. Wygląda na to,
że tylko kategoria styl różdżki będzie miała jakikolwiek wpływ na jej wygląd. Reszta opcji wydaje się przynajmniej początkowo bez znaczenia, poza celami odgrywania ról. Zapewne pojawią się również gracze, którym nie jest po drodze ze szlachetnością i empatią. Nawet z serii książek oraz filmów, które przedstawiały świat Harry'ego Pottera, można było znaleźć uzdolnionych czarodziejów nie tylko po stronie dobra, ale i zła. Od momentu pojawienia się pierwszych informacji na temat najprawdopodobniej najbardziej ambitnej gry komputerowej utrzymanej w uniwersum, fani zastanawiali się, czy możliwe będzie zagrać inaczej niż przeciętna osoba, która chciałaby uratować świat. Twórcy udzielili dodatkowych informacji, które pozwalają określić to, co będzie powiązane z wykonywaniem akcji, które zarówno w świecie gry, jak i faktycznym mogłoby zostać uznane za niemoralne. Ze względu na to, że premiera gry odbędzie się już za kilka dni, to warto wiedzieć, że w grze nie znajduje się system moralności, a złe czyny nie będą w żaden sposób karane. Bez problemu można się wcielić w rolę czarnego charakteru, którego inni uczniowie wewnątrz muru Hogwartu będą się bali. Jednakże należy pamiętać, że rzucanie zakazanych zaklęć, których nauczymy się tylko poza murami Hogwartu, będzie adekwatnie odbierane przez otoczenie, a świat gry będzie pamiętał ich wykorzystywanie. Dla tych, którzy tak samo jak ja wyczekują Hogwarts Legacy, na pewno zainteresuje fakt, że udostępniony został dokładny czas, w którym będziemy mogli rozpocząć przygodę w najnowszym projekcie Avalanche Software. Ogłoszenie dotyczy nie tylko powszechnej premiery, ale również preorderów wydania Deluxe, w którego ramach dostajemy wczesny dostęp do produkcji już 7 lutego. Dostaniemy dzięki tej opcji możliwość zabawy w Hogwarts Legacy 72 godziny przed oficjalnym terminem premiery. Dla graczy PS5 i Xbox Series X preordery Deluxe wystartują 7 lutego o północy, natomiast dla graczy PC preordery Deluxe wystartują 7 lutego o godzinie 19. Jeśli chodzi o standardowe wydanie dla PS5 i Xbox Series X, wystartują 10 lutego o północy, a dla graczy PC 10 lutego o godzinie 19. Na pewno zastanawiacie się również, ile miejsca na dysku trzeba przygotować na nadejście Hogwarts Legacy. Avalanche Software i Warner Bros. Games zapowiedzieli szeroki, niesamowicie rozległy otwarty świat z bogatą warstwą fabularną i ciekawymi zadaniami głównymi, jak również pobocznymi. To rodzi spekulacje, że dziedzictwo Hogwartu może zajmować sporo miejsca na dysku. Okazuje się, że sprawa nie wygląda aż tak źle, bo gra będzie zajmować około 80 giga na konsoli PlayStation 5, co jak na obecne standardy branży nie jest jakąś oszałamiającą wartością. Natomiast deweloperzy na platformie Steam w zakładce wymagania systemowe zaznaczyli, że posiadacze PC-tów muszą przygotować 85 GB dostępnej przestrzeni dyskowej. A na koniec, mój drogi widzu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie ominął Cię kolejny materiał i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy będziecie dobrymi lub raczej tymi złymi czarodziejami. Uważam, że fajnie będzie zobaczyć, jak całe doświadczenie różni się w zależności od naszych wyborów, z tym czarnej magii, z której będzie można korzystać w grze. Zawsze można rozpocząć grę w Gryffindorze z postępem podobnym do Harry'ego Pottera w swojej pierwszej grze, a potem wróci z mrocznym zamiarem w Slytherinie. Trzymajcie się!